Boom. Cześć wszystkim, witam na kanale PhysioMotion i dzisiaj poruszymy fajne kwestie odnośnie 5 pytań do. Ale może zacznę od czegoś innego, tak więc nie wiem czy już wiecie, mój ostatni post. Nie będzie go tutaj nigdzie, ale co z tego. 17-18 luty, ten weekend, sobota i niedziela jestem do waszej dyspozycji. Właśnie otwieram pierwszy w Polsce gabinet diagnostyki funkcjonalnej. To wszystko będzie do mojej dyspozycji. Sala fitness i tak dalej, ale później was oprowadzę. Najważniejsze jest to, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc, tak więc zapisujcie się, bo warto. Jeżeli macie jakiekolwiek kontuzje, nie wiecie co z nimi zrobić, nie wiecie czy dobrze wykonujecie dane ćwiczenie, petarda. Zapraszam, macie darmową konsultację fizjoterapeutyczną, dietetyczną i treningową, tak więc cóż więcej można chcieć. Zapisujcie się, gdzieś na dole będą informacje co i jak. A teraz magiczne 5 pytań, które wybrałem najciekawsze. Hej, czy uważasz, że taping jest dobrą metodą fizjoterapeutyczną? Uważam, że tak. Każda metoda ma w sobie plusy i minusy. Tylko w zależności jak dobra jest metoda i co z niej jakby wyciągniemy. Bo jeżeli mamy metodę, która jest po prostu niby świetna, ale ma więcej wad niż zalet, to nie jest metoda. Uważam, że taping jest świetny, jeżeli chodzi o, jakby to można ująć zdanie, o pomoc, o jakiś dodatek do terapii, bo pamiętajmy, jak ja też prowadzę szkolenia z tapingu, to zawsze mówię, że to jest tylko i wyłącznie dodatek do treningu, do fizjoterapii, do jakiejkolwiek innej diagnostyki funkcjonalnej. Nie możemy tutaj oczywiście wspomnieć o tym, że taping nie jest metodą leczniczą i to jest jego największa wada. Jeżeli, tak jak nie wiem, moich paru znajomych chodzi do fizjoterapeutów, mógłbym powiedzieć chyba magików bardziej, którzy ich tejpują tylko i wyłącznie, a nic więcej nie robią. Jeżeli ty masz to samo, że chodzi do swojego fizjoterapeuty, trenera, bo teraz każdy może tejpować i tylko to wam robi na treningu, danej jakby jednostce treningowej, to zmieńcie trenera. Taping nie jest metodą leczniczą. Uważam, że można bardzo dużo zdziałać. Sam używam tapingu. Nie zawsze, ale dużo pomaga, bo metod tapingu jest 1500 miliard, więc polecam jak najbardziej, tylko trzeba wiedzieć po co, dlaczego, ale nigdy, przede wszystkim nigdy nie róbcie tapingu, jeżeli chodzi o samo w sobie tapowanie. Mamy różne odmiany teraz tapingu, ale trzeba wiedzieć co i jak. Nie polecam samego w sobie tapingu, bo nie jest metodą jakby samą w sobie leczniczą. A dwa, taping nigdy was nie zdiagnozuje, nic innego nie zrobi, tylko po prostu jakby uśmierzy wam ból. Ale to może w następnym materiale właśnie powiem wam. O, następny materiał o tapingu. Drugie najważniejsze pytanie jakie otrzymałem, które sobie po prostu wybrałem, to split FBW cross, który najlepszy pod redukcję. Moi drodzy, nie ma czegoś takiego jak trening na masę albo na redukcję. Można trochę tam niwelować, tak? Trening jest tylko i wyłącznie bodźcem dla mojego układu nerwowego do stymulowania mięśnia po odpowiedniej pracy, do odpowiedniej pracy, do pracy pod względem motoryki, kontroli motorycznej. Nie ma czegoś takiego jak trening na masę i na redukcję. Na masę i na redukcję jest tylko dieta. Więc czy używacie FBW, splita czy crossa i jesteście na dodatnim bilansie kalorycznym, czyli jecie więcej niż powinniście tak naprawdę jeść, to nie schudniecie, bo nie ma opcji. Więc będziecie tylko zażynać się bardziej, będziecie tylko treningiem, a jak wiemy doskonale, trening jest stresorem, więc może tylko tak naprawdę czasami nam zrobić więcej złego niż dobrego. Nie ma czegoś
czegoś takiego jak trening na masę i na redukcję. Dlatego nie odpowiem na to pytanie, znaczy już odpowiedziałem na to pytanie. Żaden trening nie jest na masę i żaden trening nie jest na redukcję. To dieta jest głównym stymulantem i tylko jedynym stymulantem do tego, żeby budować albo redukować. Hej, mam problem z przysiadem, jak schodzę najniżej, jak potrafię, typowo ATG, czyli Ask to Grass. Pojawia się Batwing, wielu trenerów mówi mi, że to jest nieprawidłowość, co o tym sądzę? Może być to nieprawidłowość, nie wiem jak to robisz. Najważniejsze w tym, że Batwing nie jest jakby patologią. Batwing jest prawidłowym wzorcem ruchowym dla kompleksu biodrowo-lędźwiowo-miednicznego. Więc jeżeli ktoś z Was mówi, że za każdym razem podwija Wam się typowo właśnie Cooper, schodzić tam w dół, podwija się, to nie mam pojęcia, co na ten temat powiedzieć. To nie jest trener. Jeżeli doskonale przeanalizujemy, jakby czym jest batwing, to jest nic innego jak po prostu tyłopochylenie miednicy pod względem powyżej 120 stopni zgięcia w stawie biodrowym, bo powyżej 120 stopni czynnego przede wszystkim zgięcia w stawie biodrowym, bo możemy mieć trochę więcej, jeżeli chodzi o zgięcie bierne, to występuje batwing i to jest rzecz naturalna, ponieważ dwie powierzchnie stawowe się blokują, są w pozycji zaregulowanej i jedna kość będzie pchała drugą właśnie do batwingu. Więc jeżeli ktoś z Was ma batwing, ale jak schodzicie powyżej 120 stopni zgięcia w biodrze, to jest rzecz naturalna. Bardziej bym się martwił, jeżeli batwing, czyli tyłopochylenie miednicy, występuje bardziej poniżej 120 stopni. Najczęściej występuje koło 90 i jest bardzo, bardzo dużo jakby kompensacji z tym związanych. Nie chcę teraz na ten temat się wypowiadać, ale batwing jest rzeczą naturalną. Więc jeżeli Ty mówisz, że akurat schodzisz, jakby jesteś na samym dole w przysiadzie, to raz, że najbardziej aktywizujesz mięsień pośladkowy, bo już to dawno badania udowodniły, a dwa, to jest rzecz naturalna. Jeżeli ktoś z tego wychodzi, to poniekąd zaburza swoją kontrolę motoryczną, jeżeli chodzi o ten sam kompleks, tak? Więc mam nadzieję, że pomogłem. Mobilizacja na gumach TeraBand. Co ja o tym sądzę? Znaczy, nie będę się teraz jakby na ten temat już wypowiadał, bo ostatnio gdzieś tutaj materiał się zamieści. To już było to. O mobilizacji dosyć dużo mówiłem, jest jeden konkretny materiał, czy się mobilizować, czy nie. Uważam, że tak, tylko trzeba wiedzieć kiedy i jak. Czy rolowanie i mobilizacja obręczy barkowej do uelastycznienia piersiowego większego ma sens? Jak najbardziej, tylko teraz pytanie, co chcemy osiągnąć przez to, bo pamiętajcie, to, że ktoś mówimy, że ma pospinaną klatkę piersiową i niektórzy trenerzy mówią, że można wtedy klaskać barkami, bo są tak zamknięci w sobie, klaskać, nieważne. To nie jest jakby czasami przyczyna, tylko to jest skutek. Piersiowy większy nie sam z siebie się blokuje i jakby nie sam z siebie jakby ma tą dolegliwość, że się usztywnia, tak? Czyli jego napięcie izometryczne jest za bardzo wygórowane i nie ma odpowiednich faz koncentrycznej i ekscentrycznej. To, co chcę Wam dzisiaj najważniejsze takie powiedzieć na temat właśnie mobilizacji mięśnia piersiowego większego, to bardziej bym się zajął piersiowym mniejszym, jak już, tylko trzeba wiedzieć jak, bo obrazek. Bo jak widzicie teraz na obrazku, jest tam kupę naczyń krwionośnych. Przede wszystkim mamy główne węzły limfatyczne, tak? I przede wszystkim jeszcze mamy co? No nerwy. I to dlaczego, jeżeli każdy Was gdzieś tam wciska łokcie, piłeczki i tak dalej i Was boli, to najczęściej nie uciska mięśnia piersiowego mniejszego, tylko jak to już te nerwy. Jeżeli jeszcze Wam drętwieją przy tym ręce, albo szyja, albo kręgosłup, tam w okolice kręgosłupa gdzieś tam jakby drętwieją, albo macie takie dziwne mrówki, jak to się mówi, albo swędzi Was, to bym bardziej powiedział, że to jest właśnie, że uciskacie, właśnie macie uciskane główne nerwy, a nie sam mięsień piersiowy mniejszy. Piersiowy mniejszy też będzie uciskany, ale na pewno nie tak bardzo. Mięsień piersiowy większy nie jest praktycznie w większości odpowiedzialny za właśnie protrakcję łopatki i samego sobie kompleksu barkowego. Największym problemem moim zdaniem jest mięsień podgrzebieniowy i podłopatkowy, a przede wszystkim zębaty przednie. Dlatego, że one nie działają prawidłowo i one będą stymulowały i wpływały poniekąd
na mięsie piersiowy większy i mniejszy. I to doprowadza do nieprawidłowości w elastyczności tych mięśni. Więc jeżeli ktoś Was dobija pod względem mobilizacji i rolowania i mocnego dociskania przez piłeczki, no to nie jestem tego zdania, ponieważ można zrobić więcej złego niż dobrego i tak samo jak mówię. Rolowanie ma czasem więcej wad niż zalet, tylko trzeba wiedzieć przede wszystkim jak to robić. Jeżeli chcecie się przerolować, to już bardziej bym rolował właśnie mięśnie najszerszym, obły większy i najszerszy grzbietu, bo to one też będą doprowadzały do rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym, bardziej ramienno-łopatkowym. I tyle. My przede wszystkim sprawdził mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy, ale podgrzebieniowy ma więcej czasem jakby takich dysfunkcji. Myślę, że to by było na tyle. Tak więc wszystkie te pytania omówiłem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem mniej więcej tak zwięźle i konkretnie na temat. Tak więc do zobaczenia w przyszłym materiale w poniedziałek. Mam nadzieję, że będzie w poniedziałek. I tyle. Wyczekujcie. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, piszcie albo mi właśnie na maila, albo pod filmem, pod materiałem. Wtedy będę mógł stworzyć kolejny materiał, jeżeli chodzi 5 pytań do fizjo. 5 pytań do mnie. Tak więc zapraszam Was jeszcze raz na bezpłatną diagnostykę funkcjonalną 17-18 i widzimy się w przyszłym tygodniu. See ya! Boom!